Tego czasu została przez byłego wtedy obecnego pana świętej pamięci Bolesława Tawelskiego prezydenta zwolniona. Ale ktoś przyszedł w 2002 roku i tą osobę przywrócił. Później ktoś był też rok 2006, 2007, gdzie w zasadzie można powiedzieć, pamiętam, to nie mieszkańcy o tym słyszą, bo nie wszyscy to pamiętają. Rok 2006, początek 2007, kiedy ta osoba nie miała pracować już, tak? Bo w zasadzie to sztandarowym hasłem wyborczym wtedy Platformy Obywatelskiej było to, że jak dojdą do władzy, to pana dyrektora Nowaka zwolnią, bo się już nie stało, tak? Być może na pewne czasy pan dyrektor Nowak był dobry, tak? Ale się okazało, że później, nie wiem, czym to było spowodowane do końca, tak? Czy tym, że brak nadzoru nad dyrektorem szpitala, czy naprawdę trudno mi jest powiedzieć, ale dzisiaj mamy taką sytuację, jaką mamy, no i każdy dzisiaj ubolewa i mówi, że jest tak, a nie inaczej. Natomiast mówię, pewne osoby zatrudniały, pewne osoby nie zwolniły i dzisiaj mamy taką sytuację, jaką mamy. No i można mówić, że a to wina marszałka, że nie daje. Ja mam pytanie, ile rząd by dał do tego szpitala, bo chyba się też potrzeba za tych mieszkańców. Szpital przechodził różne koleje losu, ale to, co powtarzałem wielokrotnie, ze szpitalem nie działo się nic złego, w sensie takiej katastrofy do roku 2009. Teraz powiem dlaczego. Szpital budowany był przez długie lata i zawsze był budowany w ramach kontraktu wojewódzkiego, czyli był budowany w ramach tych pieniędzy, które otrzymywaliśmy z budżetu państwa za pośrednictwem kontraktów wojewódzkich. I tej zasady przestrzegał i pan Tawelski przede mną, i ja później. Tak, ale już mi się ta budowa szła wolno. My w końcu zmieniliśmy jakby koncepcję budowy tego szpitala i zaczęliśmy ją etapować ze względu na to, że największą potrzebą miasta w którymś momencie był szpital dziecięcy i dlatego postanowiliśmy dziecięcą część ukończyć wcześniej, ponieważ ona, dziecięcy szpital, nie wiem czy jeszcze pamiętacie, mieściły się tutaj w okolicach ulicy 6 Marca w fatalnych warunkach. No i to się udało zrobić. No i wreszcie w roku 2005, mam to pismo, że to jest tutaj na pewno w urzędzie też, przygotowaliśmy program zakończenia budowy szpitala i złożyliśmy taką ofertę ówczesnemu rządowi. Polegała ona na tym, że ponieważ budżet państwa dawał raz 10, raz 15, raz 18 milionów złotych, znaczy jakby w dzisiejszych tych mówi, więc no, trudno było za to racjonalnie tym zarządzać, tą inwestycją i tak dalej. I złożyliśmy taką propozycję, że miasto byłoby gotowe, ja sam ją podpisywałem, miasto byłoby gotowe zaciągnąć kredyt na dokończenie budowy szpitala, pod to, że budżet państwa złoży nam daną gwarancję, że co roku będziemy otrzymywali powiedzmy 15 czy 18 milionów złotych na obsługę i spłatę tego kredytu. I ta oferta została złożona, ale tutaj jest, zresztą egzemplarzem tego też dysponuję, jak ktoś historyk będzie chciał, to może ją zobaczyć. I to złożyliśmy do rządu, ówczesnego rządu, to był ten pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości. I udaliśmy się na spotkanie z panią minister Wiesicką. Ona była wtedy kierowana Ministerstwem Rozwoju i czegoś tam. No i ta propozycja, szczerze mówiąc, przy stronie rządowej bardzo się podobała. I o dziwo otrzymaliśmy informację, że nie jest potrzebne, miasto nie będzie musiało brać tego kredytu, że rząd wyasygnuje jednorazowo dużą, wielką dotację, da pieniądze na dokończenie budowy tego szpitala. Natomiast my jako miasto zobowiązaliśmy się, że w cyklu trzyletnim, no tyle mniej więcej jeszcze ta inwestycja musiała trwać, że miasto dołoży na pierwsze wyposażenie 78 milionów złotych. I to był deal, który zawarliśmy z tym rządem. I w zasadzie nic złego się, wtedy oczywiście budowa ruszyła z popyta, nic złego się nie działo, dopóki były pieniądze. Pieniądze od ministra Wiesickiej się jednak w którymś momencie skończyły. Miasto nie wywiązało się już w tej kadencji ze swojego zobowiązania, nie dało 78 na 48, ale dało 48 milionów.
i w tym momencie inwestycja powinna się zakończyć i nic złego by się nie działo. I tak rzeczywiście było. De facto szpital nie miał długów, istotnych długów, poza jakimiś takimi no, sfinansowanie bieżącej działalności do roku 2009. Wtedy pieniądze się skończyły. Wtedy dyrektor szpitala otrzymał zgodę, no ktoś mu tę zgodę musiał podpisać, na to, żeby zaciągnąć 150 milionów kredytu na dalszą budowę. To budowę nie wnikał w to, jak budową, co budową i tak dalej. Zakładam, że ktoś to kontrolował, tylko że 150 milionów takiej inwestycji to musiało przynieść i napędzić koszty. I zaczęło się to wszystko, tak, dopiero od roku 2010-2011, wtedy zaczęła się katastrofa. Wtedy zaczęła się katastrofa. W 2014 roku ten proces został przez nas precyzyjnie opisany. Bo wreszcie wymusiliśmy powstanie komisji i w 2015 roku wiedzieliśmy, jak do tego dojść. Teraz ostatnia rzecz. Co do tego, kto kogo zatrudniał i tak dalej. Proszę Państwa, dyrektor Nowak był bardzo sprawnym i dobrym dyrektorem szpitala pod jednym warunkiem, że ktoś kontrolował i liczył i panował nad pieniędzmi, które wydawał. I ja to już nawet tylko na tej sali, tylko w poprzedniej kadencji. Mówiłem, że ja właśnie prędzej zrozumiem dyrektora szpitala, który dostając wolną rękę, którego nikt nie kontroluje, któremu nikt nie liczy pieniędzy, chce mieć szpital największy, najnowocześniejszy i tak dalej. Ja jakoś tam taką ambicję lekarza jestem w stanie zrozumieć. Natomiast to, czego nie rozumiem i gdzie głównie znajduje się winowajca tej sytuacji, to osoba, która była powołana do tego, aby pieniędzy, które trafiały do szpitala, pilnować. Różnica między moją kadencją, a późniejszymi kadencjami polegała nie na osobie dyrektora Nowaka, tylko na tym, że za moich czasów skarbnik miasta wiedział lepiej, na co wydawana jest każda złotówka w szpitalu, niż główna księgowa. I to była zasadnicza różnica. I tam leży przyczyna tego, co się stało. Żeby było jasne. No to są fakty, są dokumenty, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko można sprawdzić. Tak to dokładnie wyglądało, panie przewodniczący. I dlatego mówię, no ja pracowałem z dyrektorem Nowakiem, kiedy był przewodniczącym Rady Miejskiej w pierwszej kadencji, uważam bardzo sprawnym, oddał w tym pionierskim okresie wielkie zasługi miastu i uważam, że był bardzo sprawnym dyrektorem szpitala. Tyle tylko, że za pieniądze, które do szpitala trafiały, odpowiadał ten, który tymi pieniędzmi dysponował. I to jest winowajca tej sytuacji, do której doszło. I dlatego tak często podkreślamy, że decyzje, które utopiły szpital, które pogrążyły szpital, one zapadły nie tyle w samym szpitalu, ale najpierw zapadły tu, na tej sali. Kolejnymi decyzjami podejmowanymi przez tę Radę i proponowanymi przez prezydenta Grudziądza kilku kolejnych lat.